Annuncio Bobis Gaudium, Abemus Papam. Definicje Soborowe. Część pierwsza. Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 9 marca 1988 roku. Wierzymy w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca w sposób jednorodny, to jest substancji Ojca, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego, z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego. Współistotnego Ojcu. A przez niego wszystko się stało. I to, co na niebie, i to, co na ziemi. On to dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia, stąpił z nieba, i przyjął ciało. Stał się człowiekiem. Cierpiał, i powstał trzeciego dnia, wstąpił na niebiosa, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jest to tekst definicji, w której sobór w Nicei. Wypowiada wiarę Kościoła w Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Bóg-Syn, współistotny ojcu przedwiecznemu. Człowiek, współistotny nam. Powyższy tekst soborowy prawie dosłownie wszedł w wyznanie wiary, które Kościół powtarza w liturgii i w innych uroczystych momentach jako symbol nicejsko-konstantynopolitański. W relacji do którego kształtujemy cały niniejszy cykl kateches. Tekst soborowej definicji dogmatycznej zawiera i odtwarza najistotniejsze elementy chrystologii biblijnej, znane nam już z poprzednich kateches naszego cyklu. Elementy te stanowiły od początku treść żywej wiary Kościoła w czasach apostolskich, o czym była mowa przed tygodniem. Idąc za świadectwem apostołów. Kościół wierzył i wyznawał od początku, że Jezus z Nazaretu, Syn Maryi, a więc prawdziwy człowiek, ukrzyżowany i wstały jest Synem Bożym, jest Panem. Jest jedynym Zbawicielem świata danym ludzkości w pełni czasów. Tej wiary Kościół od początku strzegł, przekazując ją coraz to nowym pokoleniom wyznawców, tej wiary nauczał i bronił, starając się pod kierunkiem ducha prawdy. Pogłębiać i tłumaczyć jej istotną treść zawartą w objawieniu. Sobór w Nicei był na tej drodze poznania i formułowania dogmatu prawdziwym kamieniem milowym. Był wydarzeniem doniosłym i uroczystym, które odtąd wskazuje drogę prawdziwej wiary wszystkim wyznawcom Chrystusa, nawet przed tymi podziałami Kościoła, jakie dokonały się w czasach późniejszych. Jest rzeczą znamienną. Że sobór ten miał miejsce wkrótce po tym, jak Kościół zyskał swobodę działania w życiu publicznym na obszarze całego cesarstwa rzymskiego, jak gdyby dla podkreślenia woli trwania w jednej fides apostolskiej, w chwili, gdy przed chrześcijaństwem otwierały się nowe drogi ekspansji. Definicja soborowa odzwierciedla nie tylko całą prawdę o Jezusie Chrystusie odziedziczoną po apostołach. I zapisaną w księgach Nowego Testamentu. Odzwierciedla ona równocześnie nauczanie patrystyczne, związane z okresem poapostolskim, który był także, jak wiadomo, okresem prześladowań i katakumb. Należy tutaj wymienić bodaj tych, których nauczanie, związane z świętością życia, przyczyniło się do przekazania tradycji i stało się trwałym dziedzictwem Kościoła. Święty Ignacy z Antiochi, rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom w Rzymie, w roku 107 lub 106 i święty Ireneusz z Lyonu, który poniósł śmierć męczeńską, prawdopodobnie w roku 202 obaj biskupi, pasterze swoich kościołów. Nauczając, że Chrystus jest prawdziwie człowiekiem i że jest prawdziwie Bogiem, pisał Ireneusz: Jakże mogliby ludzie osiągnąć zbawienie, gdyby Bóg nie dokonał ich zbawienia na ziemi? Albo jak szedłby człowiek do Boga? Gdyby Bóg nie przyszedł do człowieka. Racja, jak widać, soteriologiczna, która z kolei znalazła również wyraz w definicji Soboru w nicei. Przytoczone słowa św. Ireneusza pochodzą z dzieła adversus herezes, którego celem była obrona prawdy chrześcijańskiej przed błędami heretyków. W tym wypadku chodziło o błędy ebionitów. W nauczaniu ojców apostolskich tematem była bardzo często Obrona autentycznej prawdy objawionej wobec błędów, jakie wciąż na różne sposoby dawały o sobie znać. Na początku IV wieku głośny był Ariusz, który dał początek Herezji, od jego imienia, nazwanej Arianizmem. Wedle Ariusza, Chrystus nie jest Bogiem, bowiem, choć istniał już przed narodzeniem z Maryi, to nie istniał bez początku, ale został stworzony w czasie. Sobór w Nicei, wyjaśniając prawdziwą naukę wiary Kościoła, równocześnie odrzucił błąd Ariusza. Uczynił to w słowach przytoczonych na początku niniejszej katechezy, stwierdzając, że Chrystus jako jednorodzony Syn Boży jest współistotny Ojcu. Sobór wyraził w formule dostosowanej do ówczesnej kultury greckiej tę prawdę, którą znajdujemy w całym Nowym Testamencie. Jezus sam mówi o sobie, że jest jedno z Ojcem – a stwierdza to wobec słuchaczy, którzy z tego powodu chcą go ukamienować jako bluźnierce. Stwierdza to ostatecznie na sądzie wobec Sanhedrynu, co powoduje wyrok śmierci na niego. Bardziej szczegółowe zestawienie tekstów biblijnych na ten temat znajduje się w katechezach dawniejszych. Wszystkie one świadczą o tym, że Sobór Nicejski, mówiąc o Chrystusie jako Synu Bożym, substancji Ojca, jako Bogu z Boga, przedwiecznie zrodzonym, a nie stworzonym, Potwierdza ścisłą prawdę wiary Kościoła zawartą w Bożym objawieniu. Jest to prawda centralna dla całego chrześcijaństwa. Została ona zdefiniowana przez Sobór w czasie, w którym myśl i świadomość Kościoła dojrzały do takiej właśnie definicji. Równocześnie prawda ta nie przestaje być aktualna także i w naszych czasach, w których tendencje do uznawania Chrystusa tylko za niezwykłego człowieka, ale nie za Boga, dają o sobie znać na różny sposób. Uznawanie bądź popieranie podobnych tendencji oznacza zburzenie dogmatu chrystologicznego, a co za tym idzie, zniweczenie całej chrześcijańskiej soteriologii. Jeżeli Chrystus nie jest prawdziwym Bogiem, nie przekazuje ludzkości życia Bożego, nie jest więc zbawicielem człowieka w znaczeniu, o którym świadczy całe objawienie i tradycja. Naruszając tę prawdę wiary Kościoła, narusza się całą budowę dogmatu chrześcijańskiego burząc integralną logikę chrześcijańskiej wiary i życia. Prawda o Bóstwie Chrystusa jest tej budowy centralnym zwornikiem. Należy dodać, że potwierdzając w sposób uroczysty i definitywny tę prawdę, Sobórnicejski jest równocześnie wyrazicielem, nauczycielem i obrońcą prawdy o prawdziwym człowieczeństwie Chrystusa. Również i ta prawda stała się tematem błędnych opinii i heretyckich teorii. Należy tu przypomnieć naprzód doketyzm. Kierunek ten podawał wątpliwość człowieczeństwo Chrystusa, utrzymując, że nie posiadał On ciała prawdziwego. Lecz tylko pozorne. Dokeci uważali, że Bóg nie mógł prawdziwie narodzić się z niewiasty, nie mógł prawdziwie umrzeć na krzyżu. W całym wcieleniu i odkupieniu mamy do czynienia tylko ze złudzeniem ciała. Jest to oczywiście sprzeczne z całym objawieniem oraz jego wielorakim zapisem biblijnym na przykład w Ewangelii Janowej. Jezus przyszedł w ciele. Słowo stało się ciałem. I u świętego Pawła, który mówi, że w tym ciele Jezus stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Na podstawie objawienia Kościół wierzy, że Jezus Chrystus był prawdziwym człowiekiem, a zatem to ludzkie ciało było ożywione prawdziwą ludzką duszą. Świadectwo apostołów i ewangelistów jest tu jednoznaczne, a z kolei nauczanie Kościoła w jego początkach. W Chrystusie odkrywamy duszę i ciało. To jest dusza, która jest duszą ludzką i ciało, które jest ciałem. Tak mówi Tertulian. Jednakże poglądy temu przeciwne również dawały o sobie znać, w szczególności pod postacią apolinaryzmu, który nazwę swą wziął od Apolinarego, biskupa Laodycei, urodzonego około 310 roku w Laodycei syryjskiej, zmarłego około 390 roku według apolinarystów Chrystusa nie ożywiała prawdziwa dusza ludzka ale słowo boże było to oczywiście wyraźnym zakwestionowaniem prawdziwego człowieczeństwa Chrystusa należy tutaj przytoczyć wypowiedź z listu papieża Damazego I do biskupów wschodnich który wskazuje równocześnie na błędy ariusza i apolinarego pisze jedni arianie mówią że bóstwo było niedoskonałe w synu bożym Ci zaś, apolinaryści, że niedoskonałe było człowieczeństwo w Synu Człowieczym. Jeżeli tak niedoskonały człowiek został przyjęty do jedności Syna, to i dar Boży jest niedoskonały niedoskonałe nasze zbawienie, gdyż cały człowiek nie został zbawiony. My zaś, którzy wiemy, że zostaliśmy zbawieni w całości i w sposób doskonały, wyznajemy, że doskonały Bóg przyjął doskonałego człowieka wedle wyznania wiary Kościoła. Dokument napisany w 50 lat po Nicei jest skierowany głównie przeciwko apolinarystom. W kilka lat po nim Sobór Konstantynopolitański I potępił wszystkie ówczesne herezje, łącznie z arianizmem i apolinaryzmem, nauczając za Damazym, że do człowieczeństwa Chrystusa należała oczywiście prawdziwa dusza ludzka, a zatem prawdziwy ludzki rozum i wolna wola. Sobór Nicejski uczy, że Syn, współistotny Ojcu, stał się człowiekiem dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Jest to racja soteriologiczna. Znalazła ona nowy wyraz w wypowiedziach papieża Damazego i Soboru Konstantynopolitańskiego, występujących w obronie integralnej prawdy o Chrystusie zarówno wobec arianizmu, jak i wobec apolinaryzmu. W szczególności zaś w stosunku do tych, którzy zaprzeczali prawdziwemu człowieczeństwu Syna Bożego. Owaracja soteriologiczna została ujęta w nowy sposób, aby cały człowiek mógł być zbawiony, całe człowieczeństwo musiało zostać przyjęte do jedności syna. Sobór halcedoński, potępiając raz jeszcze apolinaryzm, uzupełnia poniekąd nicejski symbol wiary, głosząc o Chrystusie. Doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i ciała, współistotny ojcu co do bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny oprócz grzechu, zrodzony odwiecznie przez Ojca co do swego bóstwa, w ostatecznych dniach dla nas i dla naszego zbawienia zrodzony z Maryi dziewicy co do człowieczeństwa, jeden i ten sam Chrystus. Pan jednorodzony. Jak widać, opracowany kosztem wielkich wysiłków przez Ojców i Sobór, dogmat chrystologiczny odsyła nas stale do tajemnicy Jedynego Chrystusa, słowa wcielonego dla naszego Zbawienia. Zostało nam dane poznać je poprzez objawienie, abyśmy wierząc w Niego i miłując, dostąpili Zbawienia i mieli życie. Wyznajemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, którą przekazali nam apostołowie, która pochodzi z Ewangelii, samoobjawienia się Boga w Jezusie Chrystusie Jego Synu. Wyznajemy tę wiarę wedle słów, które Kościół sformułował już po okresie prześladowań na pierwszym soborze w Nicei, które dopełnił potem na dalszych soborach, w szczególności w Konstantynopolu i w Halcedonie. Te pierwsze sobory Kościoła w okresie wolności religijnej, jaką osiągnął w cesarstwie rzymskim Wyraziły wiarę Kościoła w Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Prawdziwym Bogiem, współistotnym Ojcu. Syn współistotny Ojcu, zrodzony, a nie stworzony. To słowo niestworzony było szczególnie ważne ze względu na szerzącą się wówczas herezję ariańską. Równocześnie ten współistotny Ojcu Syn prawdziwy Bóg, jest prawdziwym człowiekiem. Jako człowiek narodzony z Maryi Dziewicy. Przez to narodzenie stał się jednym z nas. Jak mówi Pismo Święte, podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Ta wiara, która znalazła wyraz na Soborze w Nicei, Konstantynopolu i innych pierwszych soborach Kościoła, jest wiarą, którą Kościół wyznaje z wieku na wiek i z pokolenia na pokolenie. Zawiera prawdy stale aktualne, bo prawda Boża się nie przedawnia. Aktualne także i w tym znaczeniu, że w różnych czasach, również i w naszych czasach, nie brakuje skłonności do przyjmowania Chrystusa jako niezwykłego człowieka, ale wątpiąc w jego bóstwo. Tymczasem, prawda objawienia, prawda głoszona przez ojców, którzy byli świadkami wiary, pasterzami Kościoła i męczennikami, nauczana przez Kościół na soborach, jest taka: Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek. Jest to wiara chrześcijaństwa niepodzielonego. Niemniej również przy podziałach, jakie się dokonały przy końcu pierwszego tysiąclecia, na początku i w połowie drugiego tysiąclecia, ta wiara jest wspólną podstawą chrześcijan, nawet podzielonych. Obejmuje to, co zawiera się w nauczaniu pierwszych soborów, to, co się zawiera w wyznaniu wiary nicejsko-konstantynopolitańskim, tym wyznaniu, które powtarzamy w każdej uroczystej mszy świętej. Trwajmy w tej wierze, niech ona będzie dla nas równocześnie źródłem nadziei życia wiecznego, ponieważ prawda o Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, ma także zasadnicze znaczenie jako prawda zbawienia. Zbawić człowieka mógł tylko prawdziwy człowiek. Równocześnie zbawić, to znaczy obdarzyć życiem wiecznym, czyli życiem bożym, mógł tylko prawdziwy Bóg. I stąd jest to prawda wiary równocześnie soteriologiczna to znaczy dotycząca naszego zbawienia. Starajmy się tę wiarę nie tylko wyznawać, ale także żyć nią, ażebyśmy mieli żywot wieczny. mia volontà sua tua in cielo e in terra ma nel nostro quotidiano da noi che io e ti nostra siccome nel nostro nostri e i vittori nostri Etre no sinduka intentaziore zer liberano shamma